Sponsorem transmisji jest Regionalny Fundusz Gospodarczy, oferujący preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z regionu częstochowskiego. Więcej na www.rfgsa.pl. W minioną sobotę żużlowcy częstochowskiego Włókniarza udali się na zaległe spotkanie drugiej kolejki najpolskiej ligi żużlowej do outsidera z Rawicza. Mecz miał dość dziwny przebieg. Jeszcze po 6 wyścigach częstochowianie prowadzili zaledwie 4 punktami, by ostatnie 9 biegów wygrać podwójnie i cały mecz 65-25. Po takim meczu klubowa księgowa, delikatnie mówiąc, nie mogła być najszczęśliwszą osobą na ziemi. Nie dzwoniłem jeszcze do niej, natomiast podeszliśmy do tego meczu w sposób taki, żeby nie uszczuplić za bardzo naszej kasy, i zawodnicy podeszli ze zrozumieniem do spotkania w Rawiczu, i tak to tak naprawdę wygląda. Najładniejsza walka, tak moim zdaniem, chyba Daniela Jeleniewskiego z Sebastianem Ułamkiem. Tam rywalizowali o te 15 punktów w ostatnim wyścigu. Nie było takiego pomysłu, żeby może nam puścić Oskara Polisa, Huberta Mangowika, żeby sobie więcej juniorzy pojeździli? Ja powiem tak, ten mecz, tak jak widzieliśmy na początku, troszeczkę dziwnie się zaczynał, dlatego że ten tor był bardzo niebezpieczny i tak naprawdę myśmy protestowali u sędziego, jeżeli chodzi o stan tego toru, bo było parę niebezpiecznych sytuacji. Natomiast jeżeli już żeśmy odskoczyli tymi punktami, zawodnicy zaczęli jechać swoje, wiadomo, mamy w przyszłym tygodniu mecz z Dauga Pils, jutro mamy memoriał, ten memoriał też jest takim przetarciem naszych zawodników, dlatego ten skład też jest taki, nie inny, przed tym meczem z Dauga Pils. I chcieliśmy po prostu tutaj, że niech chłopaki jadą, to każdy co ma jechać, nie robić jakichś tam zmian. Jutro juniorzy będą mogli się wyjeździć, ile będą chcieli, także będą mieli memoriał. W przyszłym tygodniu przynajmniej 3 treningi trener Kafel zrobi, także będą mieli dużo jazdy. A tutaj niech jechali, ja mówię, niech jadą ci, którzy zasługują na 14-15 bieg, bo się im to należy. Chodzi o tą atmosferę. No, to jest tak, że jeden drugiemu daje, ale później mogą być jakieś tam małe zgrzyty. Chcieliśmy tego uniknąć przed ważnym spotkaniem. Rafał Trajanowski przegrał dzisiaj w jednym z wyścigów z Marcelem Kajzerem. Pojedzie jeszcze w składzie w tym sezonie? Na pewno tak. No to nie można mówić po jednym meczu, że nie pojedzie, i w ostatnim biegu poprzekładał sobie tam, ktoś mu tam coś doradził, poprzekładał sobie w drugą stronę, już widać, start był zupełnie inny. Gubi się, Rafał się gubi i on sam nie wie, co się dzieje. Ciekawą walkę o czysty komplet punktów stoczyli w ostatnim wyścigu Sebastian Ułamek i Daniel Jeleniewski. Ja myślę, że tam nie tyle co walka, tylko Sebastian jechał dobrze, bo jechał przy krawężniku i dawał mi możliwość jazdy szeroko, bo gdzieś tam pewnie, że chcieliśmy się ustawić tą parą, ale nie do końca to wychodziło, bo ja po płocie nie mogłem go dogonić. Także to jest normalne, Sebastian jechał ok, bo zostawał mi to miejsce, a ja nie mogłem wyskoczyć przed niego te 2 metry, żebyśmy mogli jechać już parą, ale no cóż, taki jest żużel. Ciągłe przegrywanie może naprawdę przytłoczyć. Marcel Kajzer, który przed 5 laty startował w barwach ekstraligowego Włókniarza, przyznał po meczu, że powodów do zmartwień w ekipie kolejarza jest więcej. Kibiców coraz mniej, no jakby to powiedzieć, jest na ciężko. Poziom Nice Polskiej Ligi Żużlowej jest wysoki, bardzo, i żużel zdecydowanie bardzo się zmienił. Jest bardzo specyficzny, bardzo szczegółowy, bardzo dużo niuansów odgrywa, szczegółów. Dzisiaj w jednym wyścigu walczyłem jak równy start Ręczają, gdzie gdybym był Nikim Pedersenem, na pewno zamknąłbym mu płot i wygrałbym ten wyścig. Jednak dojeżdżałem delikatnie, cały czas go tak chciałem wystraszyć, ale sam Artur mówił, kurde, zaraz mi dojedzie, to będzie kupa, nie? No i pojechałem po prostu, no, fair play, Artur był szybszy, a później już całkiem się gubiliśmy i z każdym wyścigiem było coraz gorzej. Marcel, a ty nam zdradzisz, jaką masz tutaj punktówkę w Rawiczu, ile można w kolejarzu zarobić za jeden punkt? Niestety nie mogę wam powiedzieć tego, gdyż takie są mamy zapisy w kontrakcie. Powiem wam, no, zarobki są takie, że bez sponsorów ciężko jest utrzymać się na żużlu na chwilę obecną, na obecne warunki. Ten sport jest bardzo drogi, a Rawicz, no sami widzieliście, kibiców jest bardzo mało. Także to i tak duży sukces dla prezesów i działaczy, że jeszcze w ogóle jedziemy. Na półmetku rozgrywek Włókniarz ma 4 zwycięstwa i 4 porażki. W najbliższą niedzielę przy Olsztyńskiej zmierzy się z liderującym Lokomotywem Daugavpils. Sponsorem transmisji jest Regionalny Fundusz Gospodarczy, oferujący preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z regionu częstochowskiego. Więcej na www.rfgsa.pl.